Witam, dzisiaj przedstawię Wam 14 ciekawostek o Kakuzu. Zapraszam. Pierwsze kanji w imieniu Kakuzu oznacza Kakugyo, czyli goniec w grze Shogi. Podobnie jest z Hidanem, gdzie jego pierwsze kanji oznacza Hisha, czyli wieża. Kishimoto planował zrobić z członków Akatsuki potworów. Kakuzu jest jedną z pozostałości po tym pomyśle. Jego cechy wywodzą się z Chisake Onna, postaci z japońskiej mitologii, która ma rozcięcie na ustach od ucha do ucha. Nosiła ona również maskę chirurgiczną, przez co nie było widać jej uśmiechu. Identycznie było z Kakuzu. Techniki Kakuzu są niekiedy nazywane na część mechów z Mobile Suit Gundam, na przykład Doton Domu. Gdy myślimy Kakuzu, to mamy raczej przed oczami go w płaszczu Akatsuki, ma on natomiast długie, ciemnobrązowe włosy. W omakę 129 odcinka Naruto Shippuden, Kakuzu i Hidan pojawiają się na latarniach. Urodził się 15 sierpnia, a jego grupa krwi to A. Miał 185 cm wzrostu, 91 lat i ważył 63 kg. Potrafił używać wszystkich pięciu podstawowych natur czakry. Po nieudanej misji zabicia Hashiramy, Kakuzu trafił do więzienia. Na potwierdzenie tego mamy chociażby jego tatuaże, które były używane w okresie Edo w Japonii, aby identyfikować przestępców. Najbardziej lubił sashimi z wątroby i wątrobę żabnicy, najmniej lubił kuriyokan. Jak już mówiłem, urodził się 15 sierpnia, co powoduje, że jego znak zodiaku to lew. Włada on tam sercem, tak jak Kakuzu zbiera je, aby zwiększyć swoją żywotność i moc. Jak na niego przystało, najbardziej chciał walczyć z ludźmi, na których można sowicie zarobić. Jego hobby to czytanie rzadkich lub starych książek. Kakuzu jest najstarszym shinobi, którego wiek znamy. Ani manga, ani anime nie przedstawiają szczegółowo jego historii, natomiast robią to między innymi databooki. Mianowicie, dostał on misję zabicia Hashiramy, ale mu się nie powiodło. Gdy powrócił do wioski, został ukarany i wtrącony do celi. Wkurzony niesprawiedliwym traktowaniem, wydostał się z celi, ukradł zakazane techniki Takigakure oraz serca starszyzny wioski. W ten sposób stał się tym, kogo znamy z anime. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!